to wszystko. I trzymać to tam. Bez papieru. Ja pojadę z tobą Husqvarną i ci pomogę. Gdzie to, gdzie stoi? Gdzie, tamten tam? No tak, no, jeszcze jeden jest. No ale mówię, że oryginalny silnik jest na automacie. Są też te 450. Poczekaj, Jerry! Przy jakim wjeździe? Gdzie stoi? No tam przy zjeździe. Aha, przy piachu, przy tych górkach? Krótkie biegi. Siema Maras. Siema. Nie zapytasz nic, czemu kolega nie jeździ? Który? No nie wiesz czym jeżdżę, patrz, zobacz. Opodętka mi wchlasła. W becie. Tylna? No, mam Husqvarnę. Słuchaj, nie działa tu guzik startu, nie? Ale na krótko go wziąłem przez klucz, przez tam, wiesz, przez ten, ominąłem, nie? Przewód. Kręci, ale nie zapala, nie? No bo tu jest jakiś pewnie rozłącznik. Tu się mogło zajebać. Brudem. Ty też miałeś ostatnio zjebane, nie? No. Ale tak. Na krótko go wziąłem i co? Ty nic. No bo tu może być jakiś... Tam tylko... Odłącza prąd tu no ty... może. Nie, start, tu jest tylko na przekaźnik idzie. Tak jakby, albo świeca się skończyła, bo mówi, że tu z górki zjeżdżał i chuj. Ale nie ma w ogóle rozrusznika, nie? Ale pod... weźmiesz kanapę i na krótko go weźmiesz, to kręci. To jak ściągniesz, nie? Szukamy złodzieja na żwirowni. Ma raz? Kogo? Weź klucz 17 wyciągnij. O kurwa, i tak. No i zmostkuj. No to jest przejście, to jest to. To, nie? Tu daje ten prąd. Pobudza go. Może po Oskara pójdę. On tak lubi tak w prądzie się bawić. A to tak, kurwa. Albo świeca siadła już. Tu widzisz, wszystko jest ok. A na krótko go zepniesz, to on normalnie kręci, a nie chce zapalić, nie? A paliwo jest? No jest. Znaczy teraz to tysiaki, on jest wyłączony. W ogóle nie reaguje. A tu go zepnij kluczem, to normalnie kręci. Nie jebnie? Nie jebnie, zajdź tylko. No tylko obejście robisz tego, nie? Starteru. Na krótko. A bezpieczniki sprawdzili, to ten był spalony? Ten. Włożyłem drugi zapasowy, co tu jest, nie? Tu jest wszystko ok, bezpiecznik. Czemu on tutaj ma jakąś szmatkę sobie? Albo gdzieś się jakiś przewód odpiął. Może to musiał podejrzeć pod wtrysk, wiesz?
Bo do wtrysku powinna iść normalne ta wsówka, nie? No jo, płaci się. Tu jest taki ten. No to na to tego termostatu. I uszczelki. Jak uszczelka siada, to zaczyna wypływać tam ten. Może filtr paliwa? Nie? Nie, to by wcześniej słabł, nie? Zaciągnąć go i zobaczyć tam od wtrysku, czy na prosto podaje na wtryski, czy otwiera wtrysk, nie? Jeszcze zaraz się umyć. No co, trzeba scholować do kurwa bazy i chuj na razie. Podcholuj go i jednego podejrzeć, może tylko jakaś wsówka spadła, nie? Ja to obstawiam, że albo świeca pierdła już, albo wtrysk się odpił. Że mu mówi, że tylko tak zgasł. Czy tu jest ten kurwa wtrysk? Tu masz na początku. Weź go podciągnij pod busa. Zobaczymy, podejrzyj. Może tylko wsówka spadła, skakali, to wiesz. A tobie się zawsze takie motory trafiają, co? Co bez kopniaczka, co? No, ale nie ma stopy do postawienia. Jedziesz za mną? Nie, bo będę musiał go myć. Musiałbym chyba pilnować. A nie za tego? Grabbara? Coś tu. Filip sprzęgło. Na ludzie jest. No, na ludzie. Czekaj, ja na razie chustkę położę i popchnę. Paliwo z niej leci teraz. O, chwilę poleci i pójdzie, ja cię popchnę. I co, odpaliła? A zobacz, gdzie jest coś niedobrego się dzieje z prądem. Chwilę odpaliła. Może na wody dostała? Gdzieś dostała. No. Jak dałem gazu, to zgasła. Dwa razy już. No, musi pochodzić trochę. Mokre są te bezpieczniki? Nie, to nie. Ale co, no, gdzie? Jak dajesz gazu i przygasa, to wiesz, tak jakby coś wyspiewa. Nie krasz, bo wtrysk to jest najgorsze gówno, co mogłoby się przydarzyć. A dlaczego? No wsadzasz nowy i jeździ. No ja miałem w KTM-ie i oddałem. 3 miesiące walczyłem z tym. Ale co tak? Nikt nie mógł tego zrobić. Wtrysku. No pal go jeszcze raz. Nie. Ale tak nie, jakoś nie. Miałko kręci, nie? Tak lekko. Nie ma sensu. Dobra, chuj. Musi wysuszyć. Umyć go, wysuszyć. I tyle. Chwilę pragnął, kurwa, nie? Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.